Dzisiaj będę mówił o sieci neuronowej. Kolega Krzysiek, który przed chwilą miał wystąpienie, dużo miejsca poświęcił R-owi i Pythonowi, generalnie nie bez przyczyny, ponieważ faktycznie akurat z Krzyśkiem jestem teraz zaangażowany w rozwój wielu projektów, których celem jest zrealizowanie, zaimplementowanie logiki biznesowej, która wspiera działanie naszych produktów, napisanych zwykle w Javie, właśnie z wykorzystaniem tych technologii. Także to, czym się ostatnio bardzo mocno interesujemy, to jest faktycznie próba takiego bardzo płynnego, elastycznego połączenia naszych aplikacji napisanych w Javie, ale nie tylko, w C++, z technologiami zewnętrznymi, takimi jak R bądź Python. Motywacją do tego jest to, że w tych drugich technologiach, na przykład w Erze, w Pythonie, ale też w Julii, w MATLABie na przykład, można realizować skutecznie, wykorzystywać istniejące tam implementacje rozmaitych technik sztucznej inteligencji. Dzisiaj właśnie będę mówił o powiedzmy pewnym wybranym podzbiorze sztucznej inteligencji szeroko rozumianej. Postaram się nie przeciągać tego zanadto, opowiem o, to tutaj w tym momencie prezentuję agendę, będę mówił trochę o sieci neuronowej z takiego powiedzmy ogólnego poziomu. Później przejdę do koncepcji perceptronu, czyli pewnego specyficznego ujęcia sieci neuronowej. O koncepcji ogólnej Franka Rosenblata opowiem, o nieco bardziej skomplikowanych strukturach neuronowych, o procesie uczenia, który jest swego rodzaju procesem optymalizacji. Później przejdę do rekurencyjnej sieci neuronowej, gdzie będziemy mówić o szeroko rozumianej predykcji sekwencji. I na samym końcu opowiem o tym, jak można wykorzystać sieć neuronową w naukach przyrodniczych. Ja jestem również związany z naukami przyrodniczymi. Zajmuję się chemią i biologią obliczeniową, oprócz oczywiście moich nadrzędnych aktywności, które realizuję tu i teraz. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać faktycznie, jak bardzo generyczna jest sieć neuronowa. Żebyście wyszli z przekonaniem, że sieć neuronową można zastosować, jakby to samo narzędzie w postaci sieci neuronowej, w tym przypadku rekurencyjnej sieci neuronowej, można wykorzystać do rozwiązywania bardzo różnych problemów biznesowych. Jednym z nich jest problematyka predykcji leku. Innym, który tutaj też będzie pokazany, jest swego rodzaju zabawa, próba wytrenowania i wykorzystania sieci neuronowej do predykcji tweetów Donalda Trumpa. I to porównanie jest bardzo istotne, bo tu właśnie chciałem pokazać to, że sieć neuronową w postaci tego rekurencyjnego ujęcia można wykorzystać w bardzo podobny sposób do bardzo różnej problematyki. Na początek chciałem pokazać tweet pana, który nazywa się François Chollet. To jest twórca biblioteki Keras, która jest swego rodzaju owijką na TensorFlow na przykład. Generalnie rzecz biorąc, pomimo tego, że mamy do dyspozycji techniki sztucznej inteligencji, na przykład technologie właśnie związane z sieciami neuronowymi, do końca nie wiemy, jak one działają. Znaczy, bardzo skutecznie jesteśmy w stanie je wykorzystywać w istocie. Znaleźliśmy bardzo skuteczne techniki do tego, żeby przez proces treningu wyćwiczyć naszą sieć neuronową w ten sposób, że ona faktycznie poprawnie rozwiązuje nasze problemy. Niemniej nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to się dzieje wewnętrznie, pomimo tego, że mamy dostęp do wszystkich właściwie danych. Przestrzeń parametrów, tych wag, które de facto wyznaczają nam sieć neuronową, jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie jakby z pewnego poziomu wywieść przesłanek, na bazie których sieć neuronowa zdecydowała czy predykowała o jakimś zjawisku w ten czy w inny sposób. Do tego nawiązuje poniekąd RODO.
które w jakiejś, które jest pewnym fragmentarycznym, pewną fragmentaryczną implementacją dyrektywy unijnej GDPR, która to mówi o czymś, co nazywamy Interpretable Machine Learning Models. Generalnie rzecz biorąc, w krajach, które są nieco bardziej, które w większym stopniu wykorzystują uczenie maszynowe i sieci neuronowe do problemów, które dotykają każdego człowieka, już w tym momencie wśród ludzi, którzy gdzieś tam są na decyzyjnych środowiskach, jest taka świadomość, że wkrótce modele uczenia maszynowego będą faktycznie podejmowały bardzo istotne decyzje, które będą miały wpływ na nasze życie. I w trosce o to, żebyśmy byli w stanie zapanować nad tymi modelami, jest właśnie w tym momencie inwestowane bardzo dużo zasobów, żeby wypracować techniki, które pozwolą nam na interpretowanie tego, tych wyników działania sieci neuronowych czy innych modeli uczenia maszynowego, po to, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, dlaczego taka, a nie inna decyzja została podjęta. W tym momencie jeszcze nie do końca potrafimy to robić, niemniej mam nadzieję, że z takim przeświadczeniem też dzisiaj wyjdziecie. Sztuczna inteligencja, w szczególności sieci neuronowe, to są bardzo, bardzo skuteczne narzędzia, które pozwalają w bardzo efektywny sposób utrwalać wiedzę, którą mamy zgromadzoną w danych. Co to jest sztuczna inteligencja? To są generalnie rzecz biorąc różne techniki modelowania matematycznego, które teraz w ostatnim czasie nazywamy sztuczną inteligencją. Kiedyś nazywaliśmy to zaawansowaną analityką. Może to być, mogą to być techniki optymalizacyjne, optymalizacja jednokryterialna, optymalizacja wielokryterialna, rozmaite techniki ewolucyjne, programowanie liniowe, techniki kognitywistyczne oparte o logikę rozmytą. Generalnie rzecz biorąc, szeroko rozumiana sztuczna inteligencja to jest bardzo, bardzo pojemne pojęcie. Bardzo dużo technik związanych z zaawansowaną analityką tam się znajduje. Pewnym podzbiorem sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe, które to pozwala na ekstrahowanie informacji z danych, pozwala na pozyskiwanie tej wiedzy, która w danych tkwi, i wykorzystywanie jej w ten sposób, żeby przewidywać, przewidywać przyszłość, przewidywać zachowanie się naszego obiektu matematycznego właśnie na podstawie tych danych. Po angielsku wydaje mi się, że dobrą definicją uczenia maszynowego jest the ability to learn without being explicitly programmed. I to wydaje mi się bardzo dobrze oddaje naturę tego, czym jest uczenie maszynowe. Mamy dane, mamy pewne metodologie, które z jednej strony pozwalają nam na oczyszczenie tych danych, przygotowanie ich do takiej formy, która jest później możliwa do wykorzystania przez model uczenia. I samo uczenie maszynowe, swego rodzaju optymalizacja, mamy zestawy predyktorów, zestawy odpowiedzi. I poprzez konfrontowanie iteracyjne odpowiedzi modelu maszynowego z odpowiednikiem, powiedzmy, który znamy z doświadczenia, jesteśmy w stanie tak manipulować wewnętrzną strukturą tego modelu, że koniec końców go uzbieżniamy, dochodzimy do wniosku, że on już jest gotowy do wykorzystania. No i potem też mamy wiele technik, które pozwalają na walidowanie go. W ramach uczenia maszynowego mamy techniki oparte o sieci neuronowe, to jest pewne już, powiedzmy, no, specyficzne ujęcie uczenia maszynowego, gdzie faktycznie staramy się z jednej strony rozwijać, z drugiej strony aplikować algorytmikę, która jest właśnie oparta na perceptronach wielowarstwowych, konwolucyjnych sieciach neuronowych, które są wykorzystywane głównie do rozpoznawania obrazu, czy rekurencyjnych sieciach neuronowych, o których dzisiaj będziemy mówić, które to zwykle są wykorzystywane do predykowania sekwencji. Jeżeli chodzi o samą inspirację i jakby źródła pomysłu na sieć neuronową, to oczywiście są one inspirowane biologią w pewnym sensie i do pewnego stopnia.
Generalnie rzecz biorąc, struktura matematyczna, którą też będziemy na kolejnym slajdzie widzieć, ma pewne analogie do struktury neuronowej w mózgu. Podobnie jak to się dzieje w mózgu, tak też za chwilkę będziemy widzieć, jak to jest w strukturze matematycznej. Mamy pewne obiekty, które tutaj są nazwane dendrytami. To są logiczne bramki wejściowe, które zbierają sygnały. W przypadku sieci neuronowej jest to po prostu pierwsza taka frontowa warstwa, która jest wyeksponowana na predyktory, na te wielkości, które znamy. Także te sygnały są zbierane. W przypadku mózgu są to oddziaływania elektromagnetyczne. One są przekazywane do jądra, tam następuje przetwarzanie tego sygnału. W przypadku sieci neuronowej jest to faktycznie, powiedzmy, wnętrze perceptronu, w ramach którego następuje transformacja nieliniowa, a w przypadku pracy mózgu mamy po prostu do czynienia z tym, że po przekroczeniu pewnej wartości granicznej następuje przekazanie tego sygnału dalej. W pełnej analogii została skonstruowana sieć neuronowa i to też za chwilkę zobaczymy. Później mamy akson, który przekazuje sygnał dalej, de facto na wyjście już, a to wyjście może być ostatnim elementem sieci. W przypadku sieci neuronowej, obiektu matematycznego, który jest głównym obiektem naszego zainteresowania dzisiaj, to jest faktycznie to miejsce, gdzie my zbieramy odpowiedzi, a w przypadku, ale to może być też jakby punkt styku z kolejnym neuronem. I zwykle jest tak, że zwłaszcza w przypadku tego, co nazywamy dzisiaj pogłębionym uczeniem maszynowym, mamy wiele warstw, na które składają się neurony i te warstwy są połączone ze sobą właśnie poprzez, powiedzmy, takie krawędzie grafu. Z każdą z krawędzi grafu jest związana pewna waga i na każdym etapie są transformacje nieliniowe i także począwszy od wejścia, od tej warstwy frontowej, która jest wyeksponowana na predyktory, aż do wyjścia, do miejsca, w którym my de facto pozyskujemy informacje uzbieżnionej bądź nie sieci neuronowej, pomiędzy tymi warstwami następują, mają miejsce połączenia, transformacje nieliniowe. Koniec końców postrzegamy to jako, de facto można postrzegać sieć neuronową jako taką bardzo elastyczną funkcję, która jest w stanie się dopasować do bardzo złożonej rzeczywistości, która w istocie nas otacza tutaj. Sieć neuronów, tak jak powiedziałem przed chwilą, pogłębione sieci neuronowe są złożone z warstw. To widzimy też tutaj na tym obrazku poniżej. To jest zdjęcie rentgenowskie takiej właśnie struktury neuronowej w mózgu. Mamy neurony, które są połączone między sobą i swego rodzaju kolektywne zachowanie się tych neuronów powoduje, że my jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Pewne połączenia stają się mocniejsze, inne połączenia są słabsze. Jak przeniesiemy się na chwilę do świata sieci neuronowej matematycznej, tej związanej z uczeniem maszynowym, to po prostu niektóre wagi, które łączą poszczególne neurony na sąsiadujących warstwach, mają większe wartości, inne mniejsze i to de facto powoduje, że ta sieć neuronowa jest w stanie utrwalić w sobie informacje o jakimś zbiorze, który jest aktualnie przedmiotem treningu. Koncepcja perceptronu, czyli jakby inspiracje biologiczne, de facto już w latach, wydaje mi się, nawet 40. ludzie zainteresowali się koncepcją właśnie przeniesienia tej inspiracji biologicznej wynikającej z obserwacji tego, jak funkcjonuje mózg, do modelu matematycznego. I w latach 50., w drugiej połowie lat 50. pojawiła się taka pionierska praca Franka Rosenblata o tym, w ramach do której on przedstawił swoją koncepcję takiego odpowiednika neuronu wykorzystywanego w modelowaniu matematycznym. Generalnie rzecz biorąc, to też za chwilkę zobaczymy na którymś z kolejnych slajdów, perceptron jest to po prostu taka elementarna cegiełka, taki kwant wiedzy, taka przestrzeń, którą możemy zagospodarować po to, żeby utrwalić w niej wiedzę, którą mamy
zgromadzoną na przykład w danych, w obserwowanej sytuacji. Tę wiedzę możemy dostarczyć na wiele sposobów. To może być faktycznie zbiór treningowy w postaci pliku, to może być zdjęcie. Generalnie rzecz biorąc, przetwarzamy ten artefakt, który chcemy, żeby był przedmiotem treningu, do takiej formy, którą może przyjąć sieć neuronowa, i wprowadzamy ją przez tę pierwszą warstwę i przeprowadzamy ją przez całą sieć neuronową po to, żeby ją wytrenować. Generalnie rzecz biorąc, dane wejściowe, tak jak powiedziałem przed chwilą, są wprowadzane w postaci liczb. One są mnożone przez wagi, które to później ten produkt, który jest tutaj zaznaczony jako iloczyn skalarny między transponowanym wektorem wag a tym wektorem x, który de facto jest wektorem predyktorów, jest później poddawany nieliniowej transformacji i w określonych sytuacjach jest przekazywany dalej ten sygnał, na przykład na warstwę wyjściową albo do kolejnej warstwy perceptronów. Także tutaj to, co widzimy tutaj, to są właśnie dane wejściowe, to mogą być na przykład dane meteorologiczne, to mogą być litery alfabetu w jakiejś reprezentacji, nuty, to może być cokolwiek, co jesteśmy w stanie utrwalić w postaci cyfrowej, a de facto każdy rodzaj informacji jesteśmy w takiej formie w stanie utrwalić. I to przez taką warstwę wejściową wprowadzamy do neuronu. W tym neuronie, w perceptronie mamy pewne stopnie swobody, pewne wagi, które jesteśmy w stanie właśnie wykorzystać, tak zmanipulować, żeby jak najwięcej wiedzy, która jest utrwalona w tych danych, które wprowadzamy, utrwalić w tych wagach, czyli w tym perceptronie. Dane na wyjściu powinny, jakby oprócz tego, że z tymi danymi, które nazywamy tutaj predyktorami, oprócz tych predyktorów mamy również informację, która mówi o tym, jaka jest jakby odpowiedź stowarzyszona z tym predyktorem. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że chcemy prognozować na przykład pogodę, czyli interesuje nas na przykład temperatura, która będzie w określonym czasie, a jako informację wejściową wprowadzamy predyktory kalendarzowe, czyli na przykład dzień tygodnia, godzinę w dobie, miesiąc w roku. Czyli te predyktory kalendarzowe są to faktycznie przesłanki, które my wprowadzamy do modelu, a odpowiedzią, czyli tą szukaną przez nas wielkością, jest na przykład temperatura. I wprowadzając w ten sposób informację związaną z każdą godziną, w każdej dobie, w każdym tygodniu, w każdym miesiącu, i konfrontując jakby to, co przewiduje nam w danej chwili model, z faktyczną odpowiedzią oraz im angażując odpowiednie algorytmy, które pozwalają na takie zmodyfikowanie wag, żeby rozbieżność między predykowaną wielkością a tą rzeczywistą zminimalizować, jesteśmy w stanie doprowadzić sieć do optimum, czyli jesteśmy w stanie ją wytrenować. I naszym celem jest takie wytrenowanie sieci neuronowej, żeby ona była skuteczna nie tylko na danych treningowych, ale również na takich, które nie są dostępne podczas treningu. Czyli zwykle stosujemy standardowe techniki data science'owe, dzielimy zbiór danych na część treningową, część testową. Do treningu wykorzystujemy tylko i wyłącznie część testową, tylko i wyłącznie część treningową, a skuteczność, kondycję modelu wytrenowanego badamy na bazie zbioru testowego, który w ogóle nie był dostępny podczas treningu. Funkcja aktywacji. Tak jak mówiłem wcześniej, do tego produktu, znaczy we wnętrzu perceptronu mamy de facto iloczyn skalarny transponowanego wektora wag z wektorem predyktorów i
ten iloczyn skalarny jest poddawany nieliniowej transformacji. Zwykle stosujemy którąś z tych funkcji, jest to albo funkcja Heaviside, funkcja schodkowa, funkcja sigmoid, to może być bądź inne funkcje. Generalnie możemy sobie spojrzeć na przebieg tych funkcji. Tutaj też chciałem pokazać środowisko, w którym będę prezentował częściowo numerykę związaną z modelami. O, może teraz tak. Także tutaj będziemy widzieli kilka kawałków kodu, które akurat w tym przypadku będą nam pokazywały to, jak wyglądają te funkcje aktywacji. No i widzimy, że najprostsza z nich to jest funkcja progowa, która jest po prostu funkcją, standardową funkcją Heaviside'a. Generalnie rzecz biorąc, po uzyskaniu tego produktu skalarnego między transponowanym wektorem VAC a wektorem predyktorów otrzymujemy skalar w oczywisty sposób i tak jak widzimy, większość z tych funkcji, które są związane z nieliniową transformacją, przenosi nas z domeny minus nieskończoność plus nieskończoność do domeny powiedzmy minus 1, 1 albo 0, 1. I taka jest istota tej transformacji. Chcemy tę różnorodność, która jest związana z predyktorami, nieco spłaszczyć. I do tego właśnie stosujemy nieliniowe transformacje. Tak wyglądają pochodne tych funkcji. To też jest warte zauważenia, że chcąc wytrenować model, musimy stosować, musimy wyznaczyć gradient naszej funkcji odpowiedzi, czyli de facto musimy zróżniczkować te funkcje transformacji, do tego potrzebujemy pochodnych. W przypadku jednej z tych funkcji mamy nieciągłą pochodną, ale z tym też sobie potrafimy poradzić. W przypadku, gdy mamy bardziej skomplikowane struktury neuronowe, to po prostu mamy więcej neuronów na pojedynczej warstwie, ale to tak naprawdę nie wprowadza żadnej dodatkowej, takiej fundamentalnej przeszkody. Tak naprawdę musimy zastosować nieco bardziej wyrafinowany aparat matematyczny, żeby wyznaczyć sobie z jednej strony funkcję odpowiedzi, a z drugiej strony jej pochodną po to, żeby można było przeprowadzić trening. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj też widzimy od swego rodzaju manifestację tą inspiracją biologiczną. Ma określony neuron, może aktywować inny neuron i wówczas połączenie między nimi jest wzmocnione, czego odpowiednikiem w przypadku, a to wzmocnienie tak naprawdę jest manifestowane przez większą wartość wagi, która jest z kolei związana z grafem łączącym poszczególne neurony. Także tak wyglądają nieco bardziej skomplikowane struktury neuronowe. Generalnie im więcej mamy neuronów, tym więcej mamy parametrów wariacyjnych, tych wag, które to z kolei są w stanie utrwalać informacje. W dzisiejszych zastosowaniach, chcąc rzeczywiście wytrenować sieć neuronową, która jest w stanie, nie wiem, rozpoznawać obrazy albo predykować o jakichś bardzo złożonych szeregach czasowych, musimy faktycznie zastosować dziesiątki milionów wag, czyli mamy bardzo, bardzo wiele neuronów, które są przedmiotem treningu. Stosujemy wyrafinowane techniki analizy numerycznej, musimy de facto diagonalizować macierze, które mają dziesiątki tysięcy wierszy i kolumn. Także generalnie rzecz biorąc, trening sieci neuronowej jest skomplikowany numerycznie i czasochłonny. Niemniej w ostatnim czasie pojawiły się techniki, które nas mocno w tym wspierają. A proces uczenia, tak jak mówiłem też wcześniej, polega na tym, że oprócz predyktorów, czyli tych wielkości, które są przesłankami,
Mamy do dyspozycji również odpowiedzi, czyli w przypadku tej analogii, o której mówiłem wcześniej, mamy na przykład predyktory kalendarzowe i temperaturę. W iteracji zerowej wszystkie wagi, które są związane z przedmiotowym modelem uczenia maszynowego, są inicjowane liczbami pseudolosowymi. Generalnie jest to technicznie robione tak, że one są gdzieś tam w okolicach zera i mają niewielkie odchylenie standardowe. No i tak jak mówiłem też wcześniej, z każdym zestawem predyktorów mamy też odpowiedzi. I de facto rozważając sobie model uczenia maszynowego, czy to w przypadku sieci neuronowej, czy inny model uczenia maszynowego, mamy z jednej strony odpowiedź rzeczywistą, która przychodzi do nas razem z danymi, a z drugiej strony mamy odpowiedź modelową, która wynika jakby z tego, co w danej chwili, w danej iteracji predykuje nam model uczenia. Czyli ta odpowiedź, która wynika z aplikacji sieci neuronowej. I celem procesu uczenia, czyli celem treningu sieci neuronowej, jest takie modyfikowanie zestawu wag, aby zminimalizować rozbieżność między odpowiedzią rzeczywistą i modelową. Generalnie rzecz biorąc, stosujemy do tego standardową optymalizację gradientową, czyli tak jak widzieliśmy wcześniej, de facto całość aplikacji sieci neuronowej do zestawu predyktorów sprowadza się do zastosowania tego iloczynu skalarnego pomiędzy predyktorem i wagą oraz na zastosowaniu do takiego iloczynu skalarnego, czyli de facto do skalaru, transformacji nieliniowej. Transformacje nieliniowe, jak widzieliśmy, to były funkcje analityczne, różniczkowalne, no, może z pewnymi wyjątkami, z którymi też potrafimy sobie poradzić. Czyli koniec końców, mając dobrze zdefiniowaną sieć neuronową, jesteśmy w stanie wyznaczyć, powiedzmy, odpowiedź tej sieci neuronowej na dane predyktory, a z drugiej strony jesteśmy w stanie wyznaczyć pochodną odpowiedzi względem wag, co z kolei pozwala nam na takie zmodyfikowanie tych wag, żeby przesunąć się w tej hiperprzestrzeni wag w takim kierunku, żeby błąd związany z aplikacją sieci do danego zestawu predyktorów zmniejszyć. Jak być może wiecie, w przypadku optymalizacji gradientowej, mając do dyspozycji pierwsze pochodne naszej funkcji, jesteśmy w stanie zawsze wyznaczyć kierunek, w którym chcemy podążać. Niemniej nie jesteśmy w stanie wyznaczyć wielkości kroku, który należy podjąć, aby w następnej iteracji być w optimum. To jest problem jakby fundamentalny, to znaczy mając do dyspozycji pochodne, mamy informację o tym, w którym kierunku należy iść, żeby powiedzmy, jak sobie wyobrazimy kielich paraboloidy i jak sobie wyobrazimy sytuację, że jesteśmy na zboczu paraboloidy, to mając do dyspozycji pochodne, wiemy, w którą stronę należy iść, ale nie wiemy, jaki krok należy wykonać, żeby faktycznie dojść do tego optimum. Manifestacją tego jest problem współczynnika uczenia, który tutaj widzimy. I jest to jeden z takich, powiedzmy, współczynników, które należy empirycznie sobie wyznaczyć i wprowadzić jako parametr do algorytmu uczenia. I czasami nastręcza problemy właśnie zarządzanie tym współczynnikiem. Ale tutaj też mamy techniki, które pozwalają na modyfikowanie tego współczynnika dynamicznie podczas uczenia, co de facto jest teraz standardową praktyką. Także tak wygląda proces uczenia. To jest proces iteracyjny, czyli mamy jakieś nasze zestawy predyktorów i odpowiedzi. Mamy jakiś stan sieci neuronowej. Wprowadzamy predyktory na pierwszą warstwę sieci neuronowej. Patrzymy, jaka jest odpowiedź, czyli na przykład patrzymy, jaka jest predykowana przez sieć temperatura, powiedzmy jutro o godzinie 12. Porównuję sobie tę odpowiedź predykowaną z odpowiedzią rzeczywistą. Wiem, jak policzyć pochodną sieci, jak policzyć pochodną odpowiedzi względem tych wag. W następnej iteracji po prostu modyfikuję te wagi zgodnie z kierunkiem, który wyznacza mi gradient, czyli jestem bliżej optimum w kolejnym kroku.
To się nazywa metoda propagacji wstecznej. Tu już może nie będę tego powtarzał po raz kolejny. To, co tutaj widzimy na tym slajdzie, jest to de facto to, co przed chwilą powiedziałem. I to też już wcześniej o tym wspominałem, że wyznaczamy błąd sieci. On jest gdzieś tam wewnętrznie dekomponowany na wkład od każdego neuronu. Musimy sobie zdekomponować ten problem. Wykorzystujemy regułę łańcuchową Leibniza, żeby wyznaczyć pochodne funkcji złożonych. No i na samym końcu, jak już mamy informację o tym, jak ta pochodna wygląda względem każdej z wag, to każdą z tych wag poddaje lekkiej modyfikacji zgodnie z gradientem i w kolejnym kroku błąd, który jest związany z aplikacją sieci do danych predyktorów, jest po prostu mniejszy. Rekurencyjna sieć neuronowa, tutaj już za chwilę przejdziemy do bardzo praktycznych elementów i będę pokazywał, jak można aplikować sieć, rekurencyjną sieć neuronową do rozmaitych problemów. Ale najpierw krótko o rekurencyjnej sieci neuronowej. Jest to generalnie rzecz biorąc sieć neuronowa, którą stosujemy do predykowania sekwencji. Sekwencja jako taka jest w sumie postrzegana teraz jako swego rodzaju prototyp, protoplasta kontekstu. My jako ludzie nigdy nie uczymy się, przynajmniej jeżeli nie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie naszej edukacji, to nigdy nie uczymy się jednej wyizolowanej informacji. Zawsze ta informacja, która do nas dociera, jest osadzona w jakimś kontekście i takim prototypem kontekstu jest sekwencja. Rekurencyjna sieć neuronowa pozwala właśnie na ujmowanie umiejętne kontekstu. Z drugiej strony tradycyjna sieć neuronowa nie pozwala na to. Jakby nie z przyczyn fundamentalnych ona się nie nadaje do tego, żeby utrwalać w skuteczny sposób wiedzę o sekwencji. Właśnie to, co będziemy zaraz obserwować, to jest ekspozycja rekurencyjnej sieci neuronowej na jakąś formę sekwencji. To, co będziemy widzieć zaraz, to będą elementy przetwarzania języka naturalnego, czyli będziemy obserwować, jak już wytrenowana sieć neuronowa jest w stanie generować nam poprawne syntaktycznie i semantycznie zdania. Natomiast podczas treningu my dostarczamy właśnie sekwencje predyktorów, czyli jak sobie nawiążemy analogię do przetwarzania języka naturalnego, to wejściem do rekurencyjnej sieci neuronowej, która służy do tego, żeby utrwalać informacje o języku, są na przykład zdania. I podczas treningu sieci neuronowej są zapamiętywane właśnie subtelne elementy, które stanowią takie jakby tymczasowe zależności wewnątrz tej sekwencji. Wynik działania sieci zależy od bieżącego wejścia oraz od poprzedniego stanu wewnętrznego, czyli jakby przekazując do sieci neuronowej kolejne sekwencje, ja nie zapominam zupełnie o tych wewnętrznych zależnościach, które wynikały z poprzedniej sekwencji, mam jeszcze je w pamięci i tylko lekko modyfikuję, ujmując kontekst nowego zbioru predyktorów. Pamięć, czyli długość tej sekwencji może być w ogólnym przypadku dowolnie długa, ale zwykle jest ona ograniczona do kilkunastu, kilkudziesięciu elementów, które w żargonie rekurencyjnej sieci neuronowej nazywamy time steps. Przykładowe zastosowania. To ten tweet, który widzieliśmy na początku, on właśnie bardzo dobrze aplikuje się do rekurencyjnej sieci neuronowej. O ile w przypadku perceptronów wielowarstwowych my w dużej mierze rozumiemy, jak one funkcjonują, to właśnie najwięcej niewiadomych związanych z tym, jak funkcjonują sieci neuronowe, jest właśnie związanych z rekurencyjną siecią neuronową. Przykładowe zastosowania to może być na przykład generowanie języka naturalnego na przykładzie dzieł Szekspira, generowanie języka naturalnego na przykładzie Wikipedii, czy generowanie języka naturalnego na przykładzie tekstu technicznego. I za chwilkę już będziemy widzieć, jak w rzeczywistym czasie sieć neuronowa będzie generowała nam tweety a la Donald Trump.
Jeżeli chodzi o te pierwsze przykłady, to mamy tutaj na przykład sieć neuronową, która była wytrenowana na wszystkich dziełach Szekspira. One były połączone w jeden duży plik i została do tego pliku zaaplikowana pewna specjalna, pewne specjalne ujęcie rekurencyjnej sieci neuronowej, która była skonstruowana z jednostek LSTM. I to, co widzimy po prawej stronie, to jest wynik działania tej sieci neuronowej, czyli po przeprowadzeniu treningu ta sieć była w stanie utrwalić w sobie informacje o z jednej strony jakby syntaktycznej stronie języka naturalnego, czyli była w stanie konstruować poprawne syntaktycznie zdania, ale z drugiej strony utrwaliła też informacje o semantycznej stronie, czyli była w stanie generować zdania, które podobne są do tych, które konstruował Shakespeare. Zupełnie analogicznie wygląda sprawa z Wikipedią, czyli tutaj też został zeskrapowany z Wikipedii cała zawartość w języku angielskim. Została zastosowana tutaj sieć neuronowa oparta o jednostki LSTM i GRU. No i też, tego może tutaj nie widać za dobrze, ale koniec końców sieć neuronowa w pewnym momencie zaczęła generować takie definicje encyklopedyczne, które były podobne do tych, które znajdowały się wcześniej w zbiorze treningowym. I znowu, z jednej strony sieć neuronowa nauczyła się syntaktycznej strony języka, ale też była w stanie generować coś, co semantycznie przypominało zawartość zbioru treningowego, czyli w tym przypadku Wikipedii. Ostatni z tych przykładów to jest RNN, czyli rekurencyjna sieć neuronowa jako naukowiec. Tutaj został do sieci neuronowej dostarczony duży dokument źródłowy w postaci LaTeX-owej. To były jakieś twierdzenia matematyczne, w ramach do których pojawiały się wzory, pojawiały się symbole, pojawiały się kompletne struktury twierdzeń, gdzie były akapity, gdzie były twierdzenia, dowody i tak dalej. I po przeprowadzeniu treningu sieć neuronowa była w stanie odtworzyć niejako to, czyli znowu syntaktycznie i semantycznie upodobniła się do tego, co było w zbiorze treningowym. I to, co chciałbym pokazać, to to, jak można generować tekst za pomocą rekurencyjnej sieci neuronowej. To, co będziemy tutaj oglądać, to jest znaleziony przeze mnie w internecie, tam na samym dole jest link do repozytorium GitHubowego, wytrenowany już model rekurencyjnej sieci neuronowej na zbiorze 32 tysięcy tweetów, które zostały zebrane od 2009 roku przez pasjonatów, podejrzewam, twórczości twitterowej Donalda Trumpa. Jest to około 3 MB tekstu, około 3,1 miliona znaków. Słownik 98-znakowy, który ujmuje wielkie i małe litery alfabetu łacińskiego, znaki specjalne, które występują w tweetach i tak dalej. No i trening został zaprojektowany tak, jak powinien zostać zaprojektowany do sieci neuronowej. Były dostarczane sekwencje tweetów, zaraz sobie zobaczymy, jak te sekwencje wyglądają. A odpowiedzią w tym przypadku był kolejny znak jakby predykowanej wypowiedzi Donalda Trumpa. Zaraz zobaczymy sobie to na przykładzie. Także ja tutaj z powrotem, może teraz jakoś bliżej. Czyli to, co teraz będziemy widzieć, to jest, wczytamy sobie do pamięci zbiór treningowy, w ramach do którego zostały zebrane wszystkie te tweety od 2009 roku, czyli 32 tysiące tweetów. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. To jest faktycznie po prostu zlepek wszystkich wypowiedzi Donalda Trumpa na Twitterze. I jak widzimy, jest to dość zróżnicowany tekst. Znaczy tutaj faktycznie widzimy wielkie znaki, małe znaki, znaki specjalne. Ten tekst jest podzielony na takie partie, takie kawałki, które de facto są tymi sekwencjami. I w tym przypadku
trening sieci neuronowej polega na tym, że dostarczamy predyktor w postaci sekwencji, w postaci fragmentu wypowiedzi Donalda Trumpa, czyli to są te przesłanki tutaj, które stanowią wejście do sieci neuronowej, a odpowiedzią jest kolejny znak. Czyli w tym momencie, w tym ujęciu rekurencyjna sieć neuronowa jest eksponowana na sekwencję w postaci fragmentu języka naturalnego i predykowany jest znak kolejny i dzieje się to w ten sposób, że my po prostu bazując na tym zlepku tweetów wykrawamy sobie każdorazowo fragment o długości 60 znaków, wprowadzamy go do sieci neuronowej i predykujemy odpowiedź, czyli kolejny znak, przesuwamy się z tym oknem o jeden znak w prawo, mamy nieco inną sekwencję predyktorów, którą też wprowadzamy i mamy oczywiście inną odpowiedź, czyli to jest kolejny znak. Tutaj widzimy, że mamy słowo individual i jakby odzyskujemy to słowo, przesuwając się w tej przestrzeni predyktorów o kilka znaków. I w ten sposób zasilamy sieć neuronową, to znaczy uczymy ją na tym całym zbiorze treningowym. No i ta sieć, postulujemy, że ta sieć neuronowa po treningu, czyli po zminimalizowaniu błędów, o których mówiłem wcześniej, jest w stanie z jednej strony nauczyć się tego języka, jest w stanie konstruować w poprawny sposób angielskie zdania, ale też, to będziemy też zaraz widzieć, jest w stanie oddać ducha tych wypowiedzi. Zarówno ducha związanego z tym, jak Donald Trump konstruuje myśli, ale też ducha związanego z samym Twitterem, czyli tam będą hashtagi, tam będą wspominki, to będą wszystkie elementy, które de facto czynią, że ten kawałek tekstu jest tweetem. Tutaj pokażę jeszcze szybko jakieś takie szczegóły techniczne, jaka jest wielkość zbioru treningowego, czyli mamy faktycznie około 3 milionów sekwencji, które będziemy wprowadzać do sieci neuronowej. Tutaj pokażę, jak konstruujemy samą sieć neuronową. Jak widzimy, korzystamy z biblioteki Keras, która owija nam w tym momencie TensorFlow, Google'ową bibliotekę do uczenia maszynowego. Tak wygląda słownik, także on ma faktycznie 98 znaków. I już przechodzimy do meritum. Tak wygląda w Kerasie konstrukcja sieci neuronowej. Jest to model sekwencyjny, który składa się z kilku warstw opartych na jednostkach LSTM. Tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, to są pewne specjalne sformułowanie rekurencyjnej sieci neuronowej, która jest odporna na problem eksplodującego albo znikającego gradientu. Na końcu przykładamy funkcję aktywacji softmax. Też tutaj nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego akurat taką funkcję aktywacji tutaj przykładamy. Istotne jest to, że ta sieć neuronowa jakby jest dedykowana do takiego problemu predykowania kolejnego znaku w sekwencji. I to, co ja zrobię, to wczytam. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wygląda podsumowanie tej sieci. Mamy faktycznie jednostki oparte o te neurony typu LSTM. W sumie mamy 7 600 000 parametrów wariacyjnych, także chcąc wytrenować sieć neuronową, musimy niejako zminimalizować funkcję takiej liczby parametrów, czyli to jest, powiedzmy, no, nietrywialne zagadnienie. Trzeba naprawdę sporej mocy obliczeniowej i bardzo stabilnych numerycznie algorytmów, żeby można było do taką sieć neuronową zoptymalizować. To, co ja robię tutaj, to ja po prostu ją ładuję do pamięci. W tym linku, który był pokazany wcześniej, możecie znaleźć miejsce, gdzie ten cały problem predykowania Donalda Tweeta jest nieco szerzej opisany. Ja to po prostu wczytałem do pamięci, tutaj sobie jeszcze wczytam kilka funkcji pomocniczych, które
będą zaraz potrzebne. I to, co się tutaj będzie działo, to faktycznie będziemy predykowali wypowiedzi Donalda Trumpa na Twitterze. Jak pamiętacie, wejściem do sieci neuronowej podczas treningu była sekwencja, odpowiedzią był kolejny znak. I w tym ujęciu generatywnym, czyli w przypadku wykorzystania sieci neuronowej do wytworzenia nowej jakości, w tym przypadku do wytworzenia sekwencji znaków, my musimy dostarczyć taki zarodek, na podstawie którego sieć neuronowa będzie predykowała o najbardziej prawdopodobnym kolejnym znaku, który pojawiłby się, gdyby to mówił Donald Trump. W tym przypadku będziemy generowali 5 tweetów, każdy o długości 140 znaków, bo tyle ma, faktycznie taką długość ma tweet. I dzieje się to w ten sposób, że faktycznie tym predyktorem wejściowym było sformułowanie "It's a honor". I widzimy, że sieć neuronowa faktycznie generuje nam tweety, generuje nam wypowiedzi, które są z jednej strony spójne syntaktycznie. Znaczy mnie to naprawdę zadziwia, że ona jest w stanie z jednej strony ująć informacje o syntaktycznej stronie języka, na który była wyeksponowana, na specyfikę i na ducha wypowiedzi, na pewne specjalne elementy, czyli właśnie na wspominki, pojawiają się linki, te skrótowce, także to wszystko jest jakby spójne. Faktycznie wydaje się, że rekurencyjna sieć neuronowa w skuteczny sposób utrwaliła wiedzę, która wcześniej była zawarta w archiwum tweetów Donalda Trumpa. I tak to działa. Także w tym przypadku widzimy, że możemy zastosować rekurencyjną sieć neuronową do takiego dość zabawnego zagadnienia w tym ujęciu, ale co do zasady ten instrument w bardzo podobnym ujęciu można wykorzystać do innych, nieco bardziej poważnych zagadnień, do których teraz bym chciał przejść, czyli do predykowania leku, do predykowania struktury leku. Sieci neuronowe do mainstreamu przeszły już jakiś czas temu. Na Facebooku, Twitterze, w różnych aplikacjach internetowych możemy spotkać jakby sieci neuronowe. One wchodzą do przemysłu teraz, także my w PSI tutaj się w dużej mierze zajmujemy wykorzystaniem sieci neuronowych do rozwiązywania problemów, które są interesujące z punktu widzenia oprogramowania przemysłowego. Ale sieci neuronowe też bardzo skutecznie znajdują swoje miejsce w naukach przyrodniczych, na przykład w chemii. I generalnie rzecz biorąc, te właśnie wypełnianie nisz dzieje się tu i teraz i powstają bardzo interesujące koncepcje w naukach przyrodniczych wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania problemów, na przykład chemicznych, biologicznych. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły i nie będę omawiał tych aspektów. Co nas interesuje, to, że chcielibyśmy spróbować zastosować sieć neuronową do generowania cząsteczek o określonych własnościach. I do tego, oprócz tego, że możemy wykorzystać inne techniki, inne sieci neuronowe, jak maszyny boltzmanowskie, chcielibyśmy spróbować wykorzystać rekurencyjną sieć neuronową, w pełnej analogii do tego, co widzieliśmy przed chwilą w kontekście tweetów Donalda Trumpa. Projekt de facto, wszystkie te aktywności i jakby wyniki, które będę za chwilkę pokazywał, to już są ostatnie slajdy, to wszystkie te aspekty, które musiałem wziąć pod uwagę, zebrały się w całkiem spory projekt, który sobie zrealizowałem po godzinach. Dotarłem do bazy danych cząsteczek chemicznych, w ramach to której zawartych jest około 13,5 GB danych. Jest tam około 1,5 miliona cząsteczek chemicznych, które mają potwierdzoną aktywność biologiczną, czyli w jakiś sposób można za jej pomocą osiągnąć efekt terapeutyczny.
Z tego wybrałem sobie 800 tysięcy cząsteczek, które, dla których dane były najbardziej spójne i kompletne. I kody SMILES, które za chwilkę pokażę, to te kody niejako pozwalają na przeniesienie standardowej dwuwymiarowej struktury chemicznej do sekwencji. Zostały przetworzone do formy kanonicznej i dalej wykorzystane do wytworzenia formy macierzowej. To jest może mniej istotne. W każdym razie wziąłem te dane cząsteczek, które były dostępne w tej bazie, przetworzyłem je do odpowiedniej formy i zasiliłem sieć neuronową. Nauczyłem sieć neuronową tego, jak wyglądają cząsteczki, które mają aktywność biologiczną. A potem, podobnie jak to przed chwilą robiliśmy w przypadku sieci neuronowej opartej na tweetach Donalda Trumpa, stymulowałem sieć neuronową do wytwarzania nowych cząsteczek. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. SMILES to jest pewna kodyfikacja pozwalająca na utrwalenie informacji o cząsteczce chemicznej w postaci znaku. Tutaj mamy przykład tego, mamy pewną cząsteczkę chemiczną, która jest de facto grafem. I ta metodologia SMILES pozwala nam na to, żeby ten graf, którego wierzchołkami są atomy, a krawędziami wiązania chemiczne, przetworzyć do formy w jednoznaczny sposób, przetworzyć do formy znakowej, do sekwencji. Jest to bardzo kompletna metodologia, pozwala na ujęcie informacji o stereochemii i właściwie każdy aspekt związany z specyfiką chemiczną jesteśmy w stanie ująć za pomocą kodyfikacji SMILES. I to, co ja zrobiłem, to faktycznie te cząsteczki, które znalazłem w bazie danych, przetworzyłem sobie do takich kodów SMILES. To są odpowiedniki naszych tweetów, które wcześniej widzieliśmy. Skleiłem wszystkie te cząsteczki SMILES, tak jak to wcześniej było zrobione z tweetami, i wytrenowałem sieć neuronową dokładnie w ten sam sposób, czyli wykrawałem sobie po kolei kawałki tej dużej sklejonej sekwencji i predykowałem kolejny znak, czyli kolejny atom bądź wiązanie w cząsteczce chemicznej. Wykorzystałem oprogramowanie, które z jednej strony jest niezbędne do tego, żeby trenować sieci neuronowe, czyli TensorFlow i Keras, a z drugiej strony musiałem też wykorzystać narzędzia chemioinformatyczne, które pozwalają właśnie na wytwarzanie kodyfikacji SMILES. I cóż się wydarzyło? Tutaj też się posiłkowałem pewnymi istniejącymi doniesieniami literaturowymi. Natomiast wydarzyły się rzeczy następujące. To, co teraz będziemy obserwować, to będzie też odpowiednik tego treningu, tego ćwiczenia, które przed chwilą żeśmy sobie zrealizowali w kontekście tweetów Donalda Trumpa. Załaduję teraz ten zbiór treningowy, w którym mam zgromadzone cząsteczki. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym pliku CSV 100 tysięcy cząsteczek, które mają właśnie aktywność biologiczną. To są de facto cząsteczki, co do których możemy mieć pewność, że one faktycznie są aktywne biologicznie. Z każdą z tych cząsteczek jest związana praca naukowa, do której można dotrzeć. Tam jest napisane, jaka jest ta aktywność biologiczna, w jakim kontekście ona była badana i tak dalej. Tutaj widzimy te cząsteczki w formie natywnej, SMILES. Tutaj jest forma kanoniczna. Też są pewne inne wielkości, które może mają tutaj mniejsze znaczenie. Cząsteczki wyglądają w ten sposób. Każda z nich, tak jak mówię, ma pewną aktywność biologiczną. I to jest ten zbiór treningowy. Pełnej analogii do tego, co było w przypadku tweetów Donalda Trumpa. Zbiór treningowy był, sieć neuronowa była wyeksponowana na taki zbiór treningowy. I to, co ja teraz zrobię, to załaduję do pamięci właśnie już wytrenowany wcześniej model. To może chwilkę trwać. I to, co będziemy też zaraz widzieć, to to, że dokładnie taką samą metodologię, jaką przed chwilą stosowaliśmy do generowania tweetów, będziemy wykorzystywać do generowania cząsteczek. I znowu, podobnie jak poprzednio,
sieć neuronowa była w stanie nauczyć się syntaktycznej strony tego języka i semantycznej. I tutaj mamy jakby to samo zjawisko. Z jednej strony jesteśmy w stanie za pomocą takiej sieci neuronowej generować cząsteczki w postaci kodów SMILES, które są pełnoprawnymi obiektami chemicznymi, pełnoprawnymi cząsteczkami. No i z drugiej strony postulujemy, że wraz z utrwaleniem wiedzy o syntaktycznej stronie tego obiektu, również jego semantyczna strona została utrwalona w tej sieci, a semantyczna to oznacza w tym kontekście to, że aktywność biologiczna również, tak postulujemy, powinna zostać utrwalona w tej sieci. Co za tym idzie, te generowane cząsteczki, one potencjalnie mogłyby być kandydatami na nowe leki, na cząsteczki, które mają również aktywność biologiczną. Model został wczytany do pamięci. Trening, tutaj już ten trening wykonałem samodzielnie. On był bardzo czasochłonny i tam też trzeba było w odpowiedni sposób przygotować dane i jakby opiekować się tym treningiem. Dokładność predykcji około 95%. No i musiałem też stosować, tak jak mówiłem wcześniej o tym współczynniku uczenia, to faktycznie jest problem i trzeba odpowiednio zarządzić współczynnikiem uczenia podczas treningu. Dane dostarczone podczas treningu to jest forma znakowa, którą pokażę w pełnej analogii do tego, co widzieliśmy wcześniej w przypadku tweetów Donalda Trumpa. Tutaj mamy po prostu sklejone cząsteczki. One są separowane pewnym znakiem specjalnym. Q to nie jest symbol żadnego z pierwiastków chemicznych. Tutaj sobie go wybrałem jako taki separator. I podczas predykcji pojawienie się takiego właśnie separatora było dla mnie informacją, że sieć neuronowa w tym momencie zakończyła konstruowanie cząsteczki pierwszej, czy tam powiedzmy n-tej, a przeszła do cząsteczki n plus pierwszej. I po generacji ja sobie po prostu wykrawałem te kawałki znaków, które były między jednym znakiem Q a drugim znakiem Q i to były dla mnie cząsteczki chemiczne w postaci SMILES, które potem przetwarzałem do formy dwu- i trójwymiarowej. Już teraz bardzo szybko przejdę. Tutaj mamy też pełna analogia do tego, o czym wcześniej mówiliśmy w kontekście tweetów Donalda Trumpa. Predyktor odpowiedź, czyli mamy fragment cząsteczki, odpowiedź w postaci kolejnego atomu. Wszystko dzieje się dokładnie tak samo, jak to było wcześniej w przypadku tweetów Donalda Trumpa. To są pewne techniczne aspekty związane z wymiarowością tensora. To może nie będę za bardzo wchodził w szczegóły, jak to wygląda. Chciałbym po prostu przejść do treningu. Zanim jednak to się wydarzy, to jeszcze pokażę, jak wygląda struktura sieci. Ona jest trochę mniejsza, bo jednak nie miałem dostępu do takich dużych zasobów obliczeniowych. Także mamy taką sieć, która jest oparta na trzech warstwach skonstruowanych z jednostek LSTM, około 350 tysięcy parametrów wariacyjnych, czyli wag do optymalizacji. To oczywiście zostało zoptymalizowane. Kroki predykcji wyglądają dokładnie tak samo jak kroki predykcji w przypadku tweetów Donalda Trumpa. Dostarczamy zarodek w postaci fragmentu cząsteczki, a sieć neuronowa konstruuje nam kolejne znaki. W pewnym momencie pojawia się znak w postaci litery Q i to oznacza, że właśnie sieć neuronowa skończyła przedmiotową cząsteczkę. Później te kody już za pomocą narzędzi chemioinformatycznych przetwarzałem dalej i walidowałem ich poprawność, czyli trzeba było faktycznie sprawdzić, czy taki kod SMILES wygenerowany przez sieć neuronową jest w istocie sensowną chemicznie cząsteczką. I to, co później jeszcze robiłem, to już takie powiedzmy bardziej aspekty związane z chemiczną stroną, czyli przetworzyłem ten kod SMILES w trójwymiarową cząsteczkę i zoptymalizowałem, zminimalizowałem energię tej cząsteczki względem parametrów geometrycznych. Chodziło o to, żeby uzyskać sensowną trójwymiarową geometrię. To są szczegóły, także nie będę zanadto nie wchodził. Tutaj mamy pętlę, która na podstawie wczytanej wcześniej do pamięci sieci neuronowej będzie nam wytwarzała nowe cząsteczki. To chwilkę potrwa. To, co się dzieje teraz, to generuje jedną długą sekwencję
znaków, która ma długość 4000, z zarodkiem jest fragment cząsteczki. No i w ramach tych 4000 znaków, które będą niejako wynikiem tej predykcji, będą separowane znakami Q kody SMILES. To chwilkę trwa, także tutaj musimy się minimalnie uzbroić w cierpliwość, ale to już jest jeden z ostatnich slajdów. To, co widzimy teraz, to już jest generowanie, jakby przetwarzanie tych kodów SMILES, które zostały wyekstrahowane z pomiędzy tych znaków Q. Koniec końców widzimy, że udało się wygenerować 86 cząsteczek, czyli w tych 4000 znaków, które właśnie nam przewidziała sieć neuronowa, było 86 sekwencji znalezionych pomiędzy znakami Q, czyli potencjalnie 86 cząsteczek. Każda z tych cząsteczek teraz jest przetwarzana do obiektu, który ma, powiedzmy, swoje znaczenie chemioinformatyczne, jest walidowana i zaraz będziemy oglądać struktury tych cząsteczek. OK. Wszystkie te cząsteczki zostały przetworzone. Tak one wyglądają, czyli to akurat w przeciwieństwie do tego, do wygenerowanych tweetów, tutaj na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy są to sensowne struktury, czy nie. Niemniej ja wprowadziłem je do tych narzędzi informatycznych, które były w stanie to stwierdzić. I tutaj obserwujemy wynik działania tej sieci neuronowej. To są generalnie rzecz biorąc nowe cząsteczki, których nie było w zbiorze treningowym, bo to też było przedmiotem walidacji, które potencjalnie, które po pierwsze są poprawne syntaktycznie, czyli ta kodyfikacja SMILES również została utrwalona w sieci neuronowej i postuluje, to też jest jakiś element teraz, powiedzmy, moich dalszych aktywności, postuluje, że te cząsteczki mogą mieć aktywność biologiczną, mogą być potencjalnymi lekami. Także to jest właściwie element taki no, końcowy i swego rodzaju podsumowanie. To już mniej więcej, wydaje mi się, mówiłem wcześniej, że takim nadrzędnym założeniem jest to, że faktycznie razem z tą poprawną syntaktyką, wraz z tymi cząsteczkami przychodzi nam też oczekiwana semantyka, czyli te cząsteczki mogą, być może mają potencjalne zastosowanie jako leki. I to właściwie jest taki element, który zbliża mnie do końca. Chciałem podziękować za uwagę i chciałem tutaj zostawić ten slajd, też w nawiązaniu do tego, o czym mówił Krzysiek wcześniej. Przedmiotem naszych aktywności w PSI w tym momencie jest wykorzystanie rozmaitych technik uczenia maszynowego, rozmaitych technik sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów, które są przedmiotem jakby aktywności naszych produktów. Po lewej stronie widzicie produkty PSI, oprogramowanie, które dostarczamy w różnych sektorach przemysłu. Po prawej stronie widzicie rozmaite technologie, które oferują znaczną ilość sensownej algorytmiki, sensownych implementacji sztucznej inteligencji, a po środku widzicie coś, co jest przedmiotem naszej aktywności również i do czego nawiązywał w dużej mierze Krzysiek, czyli sprzęg, interfejs, który wytwarzamy, który pozwala właśnie na to, żeby taka osoba jak ja nie jestem programistą, mogła wytwarzać logikę biznesową, implementować algorytmy, które rozwiązują konkretne problemy biznesowe w technologiach, które są mi bliskie, czyli właśnie R, Python, Julia. To w dużej mierze wspiera wykorzystanie technik sztucznej inteligencji, do jakiegoś stopnia niweluje swego rodzaju bariery między analitykami i programistami. I to jest kierunek, w którym idziemy. I dziękuję za uwagę.